30 lat temu została wznowiona działalność Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego na Ukrainie. Z tej okazji w Katedrze Ormiańskiej pod wezwaniem Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Lwowie otwarto wystawę poświęconą działalności Kościoła. Jeden rękopis był eksponowany, a każde 2 miesiące ten rękopis będzie zmieniany na inny. I tak spróbujemy pokazać całą kolekcję, jaka na razie jest w bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego. Kiedy w końcu świątynia była zwolniona, to pierwsi księża ormiańscy, którzy tu przybyli z Armenii, po różnych zakątkach odnaleźli rzeczy, które teraz u nas wystawione. W czasie uroczystości zabytkową świątynię wypełnili wierni nie tylko Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, ale też innych obrządków i narodowości. To świadczy o ciągłości tradycji wielonarodowościowych i wielokulturowych Lwowa i o przyjaznych relacjach łączących kościoły różnych obrządków. Lwowski Katedralny Sobor. Katedra we Lwowie jest wspólnym zabytkiem zarówno dla Ukrainy, jak i dla Polski. Historia się przeplata i wzbogaca również współczesność. Wystawa i przyszłe muzeum są właśnie taką wspólną kartą, która pomaga nam się odbudowywać. W 1932 roku we Lwowie odbyła się wystawa ormiańska, która wówczas zapoczątkowała tworzenie muzeum. Obecna ekspozycja jest dobrą okazją, by wrócić do pomysłu powstania w mieście Muzeum Ormiańskiego.